Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, się trochę pod daszkiem się schowałem, bo pogoda nie sprzyja, marzec, ale zacząłem trochę tematykę pokazywania Wam, jak działa instalacja ogólnie w domu fotowoltaiczna razem z magazynem energii. Także mam już 2 pełne miesiące, styczeń, luty, marca, teraz jest 12 dni. Już mogę Wam wstępnie pokazać, jak wyglądają. Ile idzie na straty, ile idzie do domu, ile idzie do baterii, ile z tej baterii wychodzi. I ten temat najbardziej zainteresuje nowych prosumentów, czyli ci, co są w netbillingu, dobrze mówię. Czyli sprzedajemy, odkupujemy energię. Ile dzięki magazynowi energii można nie oddać tej energii do sieci i później nie odkupywać, jak to wygląda w moim przypadku. Jestem starym prosumentem, ale chcę Wam jak najwięcej pokazać, jak to po prostu ten magazyn energii działa. I no co mogę więcej powiedzieć? Najpierw wejdziemy do Excela, żeby nie było tak jak zawsze, że tutaj obchodzę 15 minut wokół tych wszystkich instalacji. Także suche dane dla tych, co to interesuje. A później Wam pokażę, z czego to wszystko było wyciągane, czyli z czego jest produkcja, w czym jest magazynowana ta energia. No i w ogóle z czym to się je. No i dobra, słuchajcie, lecimy. Mamy tak, w tym przypadku do dyspozycji mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 8,85 kW. To są dwa solar trackery, ale tutaj to nie ma znaczenia, bo będziemy wyciągać z ilości po prostu wyprodukowanych kilowatogodzin, ile uda się z tego, że tak powiem, magazynu, znaczy no nie też, że tak powiem, no ile się uda odzyskać z magazynu, bo wszędzie są straty, także będę się starał Wam to jakoś przedstawić tak w miarę czytelnie. Myślę, że się uda, na pewno się uda. Także jeszcze raz, instalacja 8,85 kW. Do tego mamy magazyn energii 40 kWh. Do tej pory w tym okresie styczeń, luty, kawałek marca, no więcej jak 20 kWh nie udało mi się do niego naładować, bo resztę zużyłem po prostu na bieżąco z instalacji, niepotrzebnie nie pakując tego do magazynu. I tak, podstawowa podstawa, że tak powiem, to jest zużycie moje właśnie za te 2 miesiące tam z haczkiem. To jest 2955 kWh. To jest zużycie. Nieważne na co, tutaj idziemy w liczby. I tak, na zużycie składa się energia pobrana z sieci, czyli 2072 kWh i energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną. Razem daje nam to 3043 kWh. Także już widzimy na samym starcie, jaka jest ogólna strata. Strata wynosi na tym... strata, która jest powodowana przez magazyn energii, rozładowanie, naładowanie poprzez pracę falownika, też on na swoje potrzeby, na zużycie też pobiera energię. Cała strata w tym okresie czasu to jest 88 kWh, czyli z 2955 kWh to jest, no powiem Wam, tylko 3%, także no nie ma tragedii na takim całościowym rachunku. Teraz idziemy dalej, rozliczmy fotowoltaikę, także tutaj już osobno, czyli mamy 971 kWh, to jest nasze 100%. Do sieci oddałem 30 kWh, co nam daje tam, ja liczę to w pełnych procentach, bo tam wychodzi 2,9%, 3% nam daje. Energia oddana do sieci to jest 3%. Autokonsumpcja to jest 507 kWh, co nam daje 52% z tych 100%. Zobaczcie. Tylko tak, ja od razu mówię, zaznaczam, u mnie jest duża autokonsumpcja przez to, że staram się robić wszystko w dzień i też ładować auto elektryczne w dzień, dlatego ja mam taką dużą autokonsumpcję. Przy normalnym użytkowaniu takiego, no ja tak mówię, normalnych ludzi, bo ja tu troszeczkę poza ten obrys wyskakuje, to 40% to jest maks, ale tutaj mamy w tym przypadku 52% i reszta tej energii z fotowoltaiki jest wypchana w magazyn. W magazyn jest wypchane 434 kWh, co nam daje 45% całej tej energii, ale
magazyn się ładuje, magazyn się rozładowuje i magazyn też w moim przypadku, ten 40 kWh, ja wam później go pokażę już w kolejnej części filmu, też zużywa na swoją pracę, bo to jest magazyn z baterii od auta elektrycznego z Tesli i on też tam ma średnio ciąg, jeśli pracuje, średni pobór ma 30 W, także to się też ogólnie na wszystko składa. I odzyskałem z tego magazynu, wkładając w niego 434 kWh, odzyskałem 388 kWh, czyli strata to jest 46 kWh, no, na utrzymanie tego magazynu i na straty polegające na rozładowaniu. O, można tak powiedzieć, na rozładowaniu i na utrzymanie magazynu. Czyli to z tej energii 434 kWh to jest tylko 5%, bo zobaczcie, tutaj mamy do magazynu wsadziliśmy 45%, odzyskaliśmy z niego 40%. I teraz tak dla tych, co są już w net billingu, czyli właśnie tym rozliczaniu, słuchajcie, to jest ta energia, którą ja bym nie musiał kupić z sieci. Te 40%, czyli te 388 kWh. Także no, powiem wam, 40% ze 100% od PV to jest bardzo dużo nieodkupionej energii. Po pierwsze, nieoddanej za, że tak powiem, psie pieniądze. Znaczy, może tak, nieoddanej za psie pieniądze, nieodkupionej za duże pieniądze. No, tak to wygląda. No, powiem wam, ciężko mi się troszeczkę nad tym wszystkim ogarnąć, ale finalnie, słuchajcie, dzięki magazynowi energii możecie 40%, w waszym przypadku możecie zaoszczędzić nawet 50%, zostawić sobie 50% energii, bo mówię, autokonsumpcja w normalnym domu to jest max 40%, czyli tutaj w tym przypadku by było 50%, co zostało w magazynie energii, także każdy sobie może policzyć na swojej instalacji fotowoltaicznej, jeśli wyprodukowała mu dziesiątka, na przykład 1000 kWh w tym okresie teraz, no to 500 kWh normalnie to by oddał do sieci, sprzedałby do sieci i później musiałby to odkupić. A tutaj może to zmagazynować i później odebrać ze stratą około 5% na takim magazynie jak ja mam. Ale jakbym na przykład zrobił to na LIFE po 4, to może by była mniejsza strata, bo tam by była większa strata na przetworzeniu prądu, ale z drugiej strony tamten magazyn nie musi się podtrzymywać. Także średnio można chyba policzyć te 5% straty. Myślę, że jakoś w miarę jasno wam to tak na sam początek pokazałem, że na całej całości straty nie są duże, ale już licząc samą energię z fotowoltaiki, możemy odzyskać nawet 50%, mając magazyn energii. Wszystko zależy od tego, ile autokonsumpcji będziemy mieć, a ile trzeba będzie po prostu wsadzić ten magazyn i wyciągnąć. Jak widzicie, w moim przypadku 3% oddałem do sieci tylko i wyłącznie przez to, że falownik w baterię nie może wepchać więcej niż 25 A, czyli około 6 kW. A instalacja potrafi nawet 9 kW produkować, no i tutaj właśnie te 30 kWh się pojawiło. Tak to wygląda, słuchajcie, na starcie, także zapraszam Was teraz jeszcze do, no pokażę Wam po prostu fotowoltaikę, magazyn energii, falownik, z czego wziąłem te dane. Także w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą dwa solar trackery. To są jednoosiowe solar trackery o stałym kącie 40 stopni. Ten pierwszy ma 385 kW, jest na jeszcze starej technologii panelach 275, a ten drugi ma 5 kW, już jest na nowej technologii, panele 335 bifacjalne. Także nie dość, że panele podążają za słońcem, to dodatkowo jeszcze nowa technologia też pozwala na lepsze uzyski. Chmura, zostaw róże, nie jest pan ci róże. I tak, słuchajcie, jest pierwsza część instalacji, to jest instalacja off-gridowa, kolektory nas dzisiaj, słuchajcie, nie interesują, ale pogoda kiepska, no ale w takie dni też trzeba pokazywać, jak to wszystko działa.
A nie tylko jak ładnie słonko świeci, jest, jak to mówią, słodko pierdząco, nie? Także wchodzimy do bunkra. Światełko pyk. Wracamy i tak. Magazyn energii mamy tutaj. To jest magazyn energii wysokonapięciowy. Tutaj jakby kogoś interesowało do EWS-a, zapraszam na stronę. Tak, tutaj mamy moduły z Tesli, z takiego samochodu Tesli, z 10 modułów po 5 kWh, razem nam dodaje 40 kWh użytkowe. Tyle zostało po prostu z tego samochodu użytkowego, użytkowej energii, że tak powiem. Magazyn jest zamknięty w takiej metalowej skrzyni. Godowy temat, tylko plus minus wypuszczamy do falownika i nic nas tak naprawdę więcej nie interesuje. Magazyn sam sobą zarządza. No i niestety też sam się rozładowuje na swoją pracę. Także ja wam, tak jak wam mówiłem, no niestety praca magazynu energii, praca falownika. No sorry, ale to wszystko pobiera energię. Tutaj jak nie zapomnę, u góry wam rzucę link do filmu, w którym to w miarę udało mi się ostatnio policzyć. I tak, magazyn energii użytkowe 40 kWh. Ja z tego używam około tam 32, bo jest ustawione na 80%. 20% jest zostawione na to, że jak nie ma na przykład słońca ze 2, 3, 4 dni i nie ma czym magazynu doładować, to żeby też na swoją pracę miał, on wtedy tam spadnie jakieś do 15%, ale później jak wyjdzie słońce, no to musi doładować to, co wykorzystał i musi doładować później jeszcze. No, znaczy musi, no ile zgromadzi energii, tyle jego tak naprawdę, nie? Tak to wygląda. A żeby ten magazyn mógł pracować z panelami, to potrzebujemy, słuchajcie, falownika hybrydowego. W moim przypadku to jest Sofar Solar, jeden z najbardziej popularnych falowników hybrydowych. Także, jak widać na załączonym obrazku, nawet w taki pochmurny dzień jak dzisiaj, zobaczcie, idzie jeszcze 20 W, to już 16:20 jest, nie? Mamy dzisiaj dokładnie 12 stycznia, luty, marca i coś tu się, zobaczcie, dzieje. Coś udało się dzisiaj nawet nazbierać, bo w miarę jest ciepło, około 10-11 stopni, to też pompa ciepła nie musiała pracować cały czas i inne rzeczy. Ale starałem się auto elektryczne dzisiaj ładować, jak widać po zużyciu 25 kWh, z sieci pobrane tylko 16, 10 mamy z instalacji fotowoltaicznej, ale też udało się do baterii włożyć prawie 2,5 kWh. Tak to wygląda miesięcznie i tak to wygląda rocznie, z tego brałem dane do Excela. Także nawet w taki kiepski dzień udało się troszeczkę zgromadzić i troszeczkę oddać tej energii. I widzicie, u mnie pompa ciepła pracuje, jedna, druga, tutaj pompa ciepła do CW też też pracuje. Ja jak najwięcej urządzeń staram się, jeśli jest tylko taka możliwość rzeczywiście, automatycznie ustawionych mieć na dzień, tylko na pracę fotowoltaiki tak naprawdę, żeby tą autokonsumpcję zrobić jak największą. I widzicie, no jest tej autokonsumpcji jakby nie było ponad 50%, co nie jest takie proste zrobić, jeśli się pracuje do 16 na przykład, nie, i się wraca do domu, to przez cały dzień nie ma co zrobić autokonsumpcji. U mnie chodzą pralki z zmywarka, nie, wieczorem chodzi, ale czasami przez dzień chodzi, ale pralka, suszarka, auto jest, jak kiepska pogoda, podłączam go na niskim prądzie, on się pomalutku, na spokojnie ładuje i to energia ani w magazyn nie idzie, ani do sieci, nigdzie, tylko zostaje w aucie. Także mimo tego, że ładuję małym prądem, są większe straty, ale nie przetwarzam tego prądu dwa razy. Także słuchajcie, tak to wygląda, cały czas tutaj się coś kręci, coś się dzieje, z magazynu pobieramy 1 kW, zostało mu jeszcze 32 prące, czyli do 20 zejdzie i się rozładuje. I słuchaj, co tu na finał? Tak ciężko mi czasami coś wymyślić na sam koniec. Piszcie w komentarzach, co dalej, jak, no chciałbym jeszcze zrobić niskonapięciowego magazynu energii, ale czekam na falownik, no mogę tak powiedzieć, że czekam na falownik, nie wiem kiedy się pojawi i wtedy też będę miał lepszy monitoring wszystkiego, też może się niskonapięciowy jeszcze powiększyć. Także no, no staram się wam pokazać, ile mogę z tego, co ja bym chciał wiedzieć,
Ale ja też muszę mieć wenę do zrobienia takiego filmu. Jak nie ma weny, to ciężko to cokolwiek przedstawić. Także czasem jest film dzień za dniem, a czasem nie ma cały tydzień, bo są też inne rzeczy do roboty, nie tylko to. Także teraz tak troszeczkę dla tych, w których systemie nie jestem, czyli dla tych, co chcą mieć magazyn energii, nie wiedzą, z czym to się je, i dla tych, co są już w net billingu, tak? Billingu, ja tu mi się myli, ale billing mi się z pieniędzmi kojarzy, także ile można zaoszczędzić. I jak widać, w takim okresie czasu krótkim już coś można ogarnąć. Tylko no mówię, każdy musi to pod swoje zużycia wrzucić, bo u mnie jest wysoka autokonsumpcja. Jak ktoś ma niższą autokonsumpcję, to. Oj, przepraszam. To wtedy no jeszcze więcej zyskuje, bo niestety przez cały dzień idzie w sieć, jak wróci do domu, już jest ciemno. A tak to można by było nawet taką baterię 10 kWh wsadzić. No, ja mam większe zupełnie zużycia, nie u mnie to są. Niektórzy się za głowę łapią, gdzie ta energia idzie. No idzie, no zużywam, no idzie, no co mam zrobić, nie? Nie wyłączam, bo trzeba działać, nie? Także jak już mi braknie nie wiadomo z czego, to dołożę jeszcze paneli. Może się turbina pojawi. I niech się kręci dalej, bo z drugiej strony, no, nie nakombinuję nie wiadomo ile, bo trzeba i wyprać, trzeba ugotować i inne rzeczy trzeba zrobić, trzeba się ogrzać, no. Tutaj nie na wymyśla, ja nie będę siedział w 20 stopniach w domu, bo ja tam 100 kWh mniej muszę zużyć na miesiąc. Nie, to nie ma sensu, to lepiej już tą stówkę dopłacić za ten prąd i mieć ciepło. Dobra, bo brnę w tą stronę trzeba. Także jakby co, to walcie w komentarzach, co dzieje, jak. A ja dalej coś będę myślał, kombinował. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności.